już na chodzie, idziemy po śniadanko, a potem ruszamy już na targi. Cała rodzina chyba. Nie wiem, czy on dostanie szafę. Wybory idą. Na tej ulicy można zostać pogryzionym. Jest to Suarezstrasse. Jeden w porządnej koszulce. Dobra, odbieramy badże. Szybka rejestracja. Dobra, było miło, widzę, że już się wszyscy zbierają po IFie. Już pakują walizki. I jesteśmy na keynote Samsunga. Co mają pokazywać? AGD? Telewizory? Wszystko jeszcze tajne. Wszystko tajne jeszcze. Samsung nas faworyzuje, mamy miejsca w pierwszym rzędzie. Także jest dobrze. Well, it's entirely appropriate for a company that looks to turn science fiction into science fact. And that's what we've done, acting as a leader in the digital images and color. But actually, quantum dots have been around since the middle of the year. Netflix nas, telewizorach Samsunga. Many partners, including RT. Wiceprezes Netflixa na scenie. Jakiś koleś się tu skrada. Now, the three of you don't family and enjoy entertainment in the kitchen. It's your home. Ta lodówka jest zajebista. Mistrzowie kodowania na konferencji Samsunga. Słuchajcie, nowe Maci Pro widzę od Samsunga. Ale tego worka tylko na śmieci nie widzę. Jest zimne piwko w tej lodówce? Nie, super to wygląda. 6000 dolarów ta lodówka kosztuje. Ale jest po prostu wypas. Co pan tutaj marzy? Przepraszam bardzo. Dwa tysiące ile? Takie produkty mnie fascynują najbardziej. Kajaki VR-owe. A tutaj w sumie nie wiem co to jest, rowery chyba. Też do VR. Jakiś turniej grają, tak? Chłopaki, co jecie? Widzę, że Kozer sobie piwo filtruje przez serwetkę. Dobra. Habibi, Allah Akbar. Hey Siri, open the front door.
Czyli co? Wciskasz sobie guziczek i się podlewa? No. Pokaż, jak to działa. Nie. Fajnie. Chyba, że tutaj też może, ale nie. Ale jest bajzel tutaj jeszcze. Powiedzmy, że to jutro ma być zrobione. Tutaj jutro będzie wszystko perfekt. A dzisiaj jest po prostu... Kamera 360 podłączona do iPhone'a. Live streaming here, and then you can do live streaming on YouTube. And can jak się nie ma w głowie, to się musi mieć w nogach. Wracamy do hotelu, bo zapomnieliśmy wizytówek. Także troszkę się przejdziemy. Coś tutaj nie zadziałało. Koleś puknął laskę na skrzyżowaniu. Znaczy tutaj mają naprawdę miejscówkę, kurwa, pierwsza klasa. Gdzie im ten hałas nie przeszkadza, jak tu śpią, cały dzień siedzą. No nie? No. Piękny i8, ale tutaj jest jeszcze lepiej. Pakiet Chrome. Masakra, zmasakrowana BMW. Gdzie idziemy? Na Showstoppers. Co będziemy robić? Jeść. I? Pić. I oglądać nowe produkty. Wiadomo. O, na dwie ręce, proszę, proszę. Jaki głodny. Jak tam panowie? Na jedzeni? Bardzo fajny projektor. Jak ktoś nie lubi myć okien, no to jest rozwiązanie. Co żeś ukradł? Co to, piknik? Tak. Chłopaki na jedzenie jesteście? No właśnie, ja tu kradę sami jesteście. Hello. Hello. Tak. Wracamy do domku, do hotelu. Na jedzenie, na pici. Co, idziemy na piwo? Tak, chodźmy. No to idziemy. Takie piwko. Jacek, a twoje jest jakie? Opowiedz o nim coś. Spał niemiecki. Dobry artysta. No bo na pewno na tył to trzeba umieć jeździć niestety. To jest futurystycznie 2106, będzie wiesz, bezpośrednie samo. Kurwa, tu jest 300 kilo limit. Krystian, ile ważysz? 300. Ile ważysz? 190. Nie, kurwa, prawdę powiedz. 115 dodać 92 to jest ile? 200? Ja stówę ważę. 300, no. 300, to, czyli Jacek idzie na pieszo. W tej windzie jakaś szpara jest. Tylko już długa. Co jest grane? Słuchajcie, coś się nie zgadza. 300 kila przekroczyliśmy, ale przecież to jest lub 4. Byliśmy w 4. No to nie pojechałaś. Opowiedz ten kawał, jak siedzi koleś w kinie i coś śmierdzi. Siedzi koleś w kinie i coś śmierdzi. No i tak zaczyna wąchać i stwierdzasz to. Siedzi gościu w kinie i coś tak śmierdzi. No. Pauza. No i tak zaczyna wąchać i dochodzi do wniosku, że to jebie od gościa przed. Stuka go w ramię i pyta, przepraszam, czy pan się zjebał? A ten się odwraca, tak, o to chodzi. Dzisiaj. O której? Masz tatuaż na plecach? Tak. 7:30 wstajemy? No. No dobra. A jak chcesz o 8:30 być? To dobranoc.